Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, na GeForce Kinsie się znajdujemy. Zaczynamy od batelki na 1000 zł. Więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Przypominam oczywiście, że jak chcesz sobie otworzyć troszeczkę za free, no to kodzik Crocs ci na to pozwala, tak? A jak oczywiście chcesz sobie zyskać bonus do wpłaty 5%, no to też kodu możesz użyć. Przed każdą wpłatą daje ci 5% więcej. Oczywiście kodu trzeba użyć, jak chcesz wziąć udział w kalendarzu, do tego subskrybuj, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, no i dołącz na Discorda, bo to oczywiście sprawdzam. No a ta batla poszła nam, no troszkę słabo, 93 zł do 69, więc 163 zł zaledwie wygraliśmy. Oczywiście mój oponent tutaj może sobie skrzynkę za free otworzyć, bo bitwę przegrał, no to wydaje mi się, że no te skiny trzeba sprzedać, a ogólnie jak chcesz kodu Croxy użyć, tak? Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, no to wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź kliknij rzeczywiście ten kod promocyjny, no i kodzik Croxy przez Vikes piszesz, daje ci on, tak jak wspomniałem, darmową skrzynkę na start i 5% więcej do wpłaty, więc warto sobie oczywiście skorzystać. Zobaczmy, czy są tu jakieś bitwy godne, wiesz, to jest tak powiem, mojego udziału. No widzę bitwę na 3 osoby. Czy chcę na właśnie to jest pytanie, czy chcę ryzykować na 3 osoby? No chyba nie, albo może, no dobra, se kliknę, może ktoś jeszcze tutaj w międzyczasie dołączy. Co chciałem jeszcze powiedzieć, skrzynkę mi zrób stary, zrób mi oczywiście skrzynkę na GeForce Kinsie z nazwą Croxy, to może ją otworzę w następnym filmie, jak mi się oczywiście spodoba, tylko też tak, znaczy, nie chciałem powiedzieć, też nie przesadzaj, że tak powiem, z ceną skrzynki. Jeżeli skrzynka mi się spodoba, no to nawet jak będzie ona kosztowała 1000 zł, no to ją otworzę, jak mi się oczywiście spodoba. Ale to musi mi się spodobać, musi szlabną skrzynkę zrobić. No tutaj trzy skrzynki Windmill w tej bitwie, więc zobaczmy. No kosa tutaj leci dla mojego oponenta, więc Lipton, ale ten Scar Cyrex kosztuje, zobacz, 143 zł. Ej, my to chyba wygraliśmy, wiesz? O kurde, patrz to, co się stało. O, no powiem wam, że ta P90 500 zł. No bitwa na plus. Oponenci skasowani, to mi się podoba, tak? Generalnie, stary, jak to się stało, że dzisiaj ten film jestem w stanie nagrać? To ja nie wiem. No przysięgam, wstałem o godzinie 17. Znowu nie mogłem zasnąć w ogóle. Jestem do tego stopnia chory. 1% life Croxy. Okej, otwórzmy sobie troszkę, a ja tutaj z wami pogadam. Co chciałem powiedzieć? A, no nie mogłem zasnąć północy, stary. Do tego, no naprawdę, tak katar mnie męczy, tak przeziębienie mnie męczy, że wstałem o tej 17, nie mogłem się odezwać. No przysięgam, nie mogłem się odezwać, tak mnie bolało gardło. Jest godzina 20, nagrywam dla ciebie film pierwszy dzisiaj, więc doceń to, że prowadzący tutaj na widzę się poświęca. Dobra, weźmy może pomijmy animację, po prostu popróbujmy tutaj, no nawet już 5 na raz. 33 zł wydajemy na 5 takich skrzynek, no to nie jest dużo, umówmy się. A jest szansa tutaj coś wydropić, tak? No 1% to też nie jest, znaczy nie jest mało. No to jest taka typowa skrzyneczka, wiesz, na farta. No ale póki co, no nie mogę żadnej kosy z niej zdobyć, więc no chyba będzie trzeba zaraz odpuścić, bo coś tutaj... O, jest pierwsza kosa, dobra. To chyba odpuszczamy. No, ile ona kosztuje? 500 chyba, nie? No, 537, więc tragedii nie ma. Sprzedajemy resztę. 70 temów. No. Mogło oddać lepiej, tak? Definitywnie mogło oddać lepiej. Tak jedna kosa na 100 otwarć fajnie by było. No, ale no widocznie nie dla wuja dzisiaj. No, skrzynki widzów. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj na nich się tak szybko nie wyzeruje. Czy jest już to naprawione, że te skrzynki się wyświetlają teraz wszystkie? Czy nie? Ej, chyba się naprawiło, coś mi się wydaje. No, chociaż kurczę, nie wiem szczerze. No nie wiem, dobra, ale umówmy się tak, że... Ze skrzynki 7%, oj, nie, idź precz szatanie. Idź precz szatanie, ale tu widzę, że niektóre się duplikują te skrzynki, więc nie wiem, czy to jest błąd jakiś, czy po prostu niektóre są... Zrobiłem dwa razy, Croxy Love. Ho, ho.
No jasne, z szynką, dobrze zapoznany jestem. Chyba raz nic mi oddało. Jak będzie dzisiaj? No Petunia. Było blisko Fire Serpenta. Przez chwilę nadmyślałem, że ten Fire Serpent jest w zasięgu. No ale no nie no, dwa strzały tej skrzynki to jest definitywnie za dużo chyba. Jak na dzisiaj. No dobra. Umówmy się tak, że do 200 za jedną. Pokaż mi co tu masz, od 10 powiedzmy. No i co? No, Kroksi. Ile? 14%. No chyba tą skrzynkę ostatnio otwierałem. 11 otwartych widzę. Więc zobaczmy, no jeden nóż. Ojejku! A ta kosa kosztuje w ogóle więcej od tego paracorda. W sumie czy Nomad jest lepszym nożem od paracorda? Nie no, chyba jest. Chyba jest, co? Przydajmy to. Sprzedajmy to. No i przejdźmy może na jedną z moich ulubionych skrzynek, które są na stronie, czyli skrzynkę Gocha. Wykrzyknik. No i zobaczmy, 500 zł. Co powiedziałem? Skrzynka, coś takiego. No chyba się obrażę. 234. Za trzy skrzynki, 10% knife, nie ma żadnego. Niestety. Parcie kolejne. Zobaczmy jak teraz pójdzie. Nie ma znowu żadnego. Okej. Okay. Robi się nieciekawie. Nie będę ukrywał. Nie ma znowu żadnego. No i teraz zostanie otwarcie, jak nam nic nie da. Będziemy musieli się zadowolić tym, co mamy w ekwipunku. No i znowu nic nie daje. A w ekwipunku... No, mamy te trzy noże, więc 3000 jest. Plan był taki, żeby zostawić te noże i jakiś fajny kontrakt zrobić, no ale, że tak powiem... Oj! Jak już zobaczyłem Butterfly'a, miałem go w jakiegoś Gamma Dopplera albo inne fajne noże. No tu Battle Skirt Ultrafiolet. Kroxy 5% Fate. Good Knife Fate. Myślałem, że głupa Fate jakaś. No ale okej. Okay. 400 zł. 4 otwarcia, w teorii 20%. Dlatego gluta powinno być. Nie ma żadnego. Spróbujemy dalej. Już 40% powinno być. No i mamy jednego, tak? Tylko czy on nam... 1100. No... Te dwa otwarcia nam zwraca, więc uznajmy, że okej. Okay. Kroksi serduszko. Okej. Okay. 4. Good knife do trafienia. Do tego Sunny Leo. No skiny, okej, okay, jak najbardziej. Ej, to Sunny Leo w ogóle. Ej, patrz! Ojej! Ej, to jest 3 razy profit? Ej, na to Sunny Leo 10% jest. Ona kosztuje 140 zł w ogóle w faktoriniu. No w CS2 ona chyba jakoś wygląda, nie? Tak mi się wydaje. Kroksi Fenek, 7%. No te obrzyny już mi się naprawdę... Nie mogę patrzeć na te obrzyny. Mamy emeczkę Atomic Alloy, do tego dwa obrzyny, klasycznie. Zobaczmy teraz jak tam pójdzie. Mógłby spać ten Fenek, no mógłby, no ale no niestety Fenka nie ma. Jest dwa razy MK Atom... Ej! Ej! No okej, okay, ładnie. Zostało nam... No niecałe 500 zł. No dobra, niech będzie 50% profit. Takie skrzynki też czasem trzeba otworzyć. Zobaczmy. No i 50% dało. 50% dało, okej. Okay. 190 zł, tyle zostało. To bym chciał za całość tutaj otworzyć. Coś takiego będzie. No jest idealnie. Kroksi Case. Zobacz. Jest tutaj... No z 2%. O Jezus Maria, jakby tutaj spadł. Ten Butterfly. No ale nie ma, no ale nie ma. Ale i tak mamy dużo tych ładnych skinów. No coś tutaj jest, no zobaczcie, to San Leo naprawdę sporo kosztują. I mamy 3500 zł tutaj. Możemy dostać naprawdę bardzo ładne skiny, rękawice. No tylko właśnie, co to będą za... Minimal wear to... No, jest to... Jest to na zero, tak? Jest to na zero. Spróbowałbym jeszcze raz, wiesz. 3500, Butterfly, daj Gamma Dopplera. No proszę, jakiś Gamma No nie chcę. Naprawdę? Niepocieszony tym faktem jestem. No trzeba na battle iść. Najgorsze jest to, że ja bardzo mało otwieram te skrzynie, które generalnie są na stronie. Więc nie mam jakiegoś mega rozeznania.
No ale powiedzmy te procentóweczki, coś co mogę wrzucić jak najbardziej. No wiemy, że jeszcze jedna taka fajna procentóweczka to była 10% Luxury się zwała. No i mamy to, batelka wystartowała, lecimy te procentóweczki z Crimson Webem. No nie wiem co tutaj będzie droższe. A dobra, nevermind, to i tak nic nie kosztuje, dobra. Czyli tylko tutaj, tak naprawdę, czy tu jest tylko karambit, czy tu jest coś jeszcze? Bo szczerze wrzuciłem tą skrzynkę tak, nie wiedząc do końca jak ona wygląda. Więc no z tego co widzę to jest tu tylko ten karambit Crimson Web. No ale on trochę chyba musi kosztować, co? Z jakieś, nie, no myślę, że z 2 koła co najmniej kosztuje. Crimson Web, karambicik. Zobaczmy. Póki co, zostały dwie skrzynki, ostatnie. Nie dostaliśmy żadnego tutaj noża, ani ja, ani on. Więc no mam nadzieję, że tutaj jednak no 10% Luxury się bardziej postarają. No 10% to na pewno więcej niż 1, tak? A tych skrzynek też jest tutaj naprawdę sporo, no jakby ten rycerz mu spadł, no to by było GG chyba, bo ten rycerz z 10 koła kosztuje chyba sporo, jest wart ten skin do kontraktu na AWP Dragon Lore. No ale zobaczmy, no pierwszy trzeba by było wydropić coś, co faktycznie może dać nam tutaj zwycięstwo w tej bitwie, bo jest póki co dosyć naprawdę przeciętnie. No i jeżeli coś tutaj dla wuja nie spadnie, no to może się, tak powiem, bardzo coś to skończyć. Pod kątem dalszego, że tak powiem, te kręcenia skrzyneczką w dzisiejszym filmie. Ostatnie 3 skrzynie i nie poleciało nic, dosłownie nic w tych procentóweczkach. Ani 1% Crimson Web, ani to 10% Luxury. No, jestem naprawdę w szoku. Powiem tak, jestem naprawdę w szoku. Nic. Nic. No, 5 złotych, 16 groszy. Łącznie 8 zł, 88 groszy. No to chyba nie jest, że tak powiem, wartość, jaką mój oponent tutaj chciał przytulić, biorąc pod uwagę, że bitwa za 2700 była. Więc, no mam nadzieję, że w następnym filmie pójdzie nam lepiej. Ja się z wami oczywiście żegnam. 5% więcej oczywiście. Możesz sobie używać kodu CROXY, żeby otrzymać ten bonus do wpłaty. Trzymajcie się, siema!